Siemanko mordeczki, dzisiaj pójdziemy sobie smoka. Siema, siema wszystkim. Pójdziemy sobie smoczka. Studium. 121 poziom. Aktualnie. Instancja smoka. No tutaj te szkielety wybijemy, co nie? No bo nie ma sensu. No tak. Żeby on tam katował je. Dokładnie. Przez... To nie ileż o to chodzi. Tak, ileż można patrzeć na... Patrzeć na bicie przecież od Twiga tych miernych mobów, tak. Ja tu deszczykiem polecę i... Już tu będzie widać tak naprawdę, jak on bije z samych lalek. No, damage ma dość... Z lalki tak, ale wiadomo jakie to moby są, tak. Praktycznie bez refa. On z bliska ma trochę gorszy. Bliska damage. Ma najgorszy damage, dlatego właśnie... Dlatego właśnie ten pet jest jednym z... takich nieprzewidywalnych petów, bo właśnie te ataki z bliska, które są bezsensowne totalnie, no psują cały zarys tego peta, tak? Wszystkie plusy tak naprawdę, które ten pet posiada, czyli dużo ataku. Dobry dużo damage. Ogólnie ma paletę tych ataków, tak, co nie? Dobry damage ma ogólnie. Obronę to, no... Jako plus to nie można zaliczyć oczywiście, bo to jest... No, bo często się bardzo odkrywa. Odkrywa się na 0% i tu, nie. I tu, i na pierwszej, i na drugiej, i na trzeciej strefie, więc no, tego jako plus I, nie można i zaliczyć. Różnie potrafi, nawet w pierwszej rundzie. Nawet w pierwszej rundzie, jeżeli ma Fusarion, a czasem i bez. Też to bardzo rzadko się zdarza. Jedynie chyba na lodowym smoku, ale... Ale się zdarza. No. Ogólnie, ogólnie teraz co masz? Husarion ubrany. Teraz mam ubrany Husarion na tym pecie. No i pokażemy tak naprawdę ile potrafi wyciągnąć ataków maksymalnie. Sam sobie na smoku. Bez naszej pomocy, tak? Tak jak wszystkie poprzednie instancje, no. Które były. A co byś ogólnie powiedział na ten moment o tym pecie? No, w tym momencie nie ma tak naprawdę wyboru z tych dostępnych petów. Coś, co jest lepsze właśnie od Twiga. No, jest ten pet leczący, tak? Mogłem wybrać peta leczącego, no ale tak. W tym momencie jest mi kompletnie nieprzydatny do mojej wataszy i do mojego stylu grania. No tobie bardziej damage potrzebny jednak. Jakaś tam dodatkowa szpilka. I wiadomo. Dobrze, no to tak. Ja jestem gotowy. No, ja w sumie też. Nie będziemy co, nic robić. Ubrany jest Husarion, Ekuma na 0. Nic nie jest ubite. Tak jak w przypadku Bloxa, potrzeba dwóch przedmiotów z modliszki do pełnego wyposażenia. To co, zaczynamy. Zdejmijmy ataki. I przejdźmy do bicia. Przejdźmy do obserwacji. Pierwsza runda. Zatrucie szpilka. No tam. Dwa razy szpilka. Rzucił klątwy. Dwa razy szpilka, oczywiście. Trzy czary. Standardowo, no jak trzy na czary i def. Tak, trzy czary i def. Pierwsza taktyka. Nie powiem, żeby to była moja ulubiona taktyka. Bo ulubiona taktyka to jest szpilka i pięć cieni, albo pięć cieni dwa razy z bliska. Pięć uderzeń, no. Tak. No. Otępienie 1400 z lalki i pewnie jeszcze poprawi. Cienia bliska, 2137. Całkiem myślę przyzwoicie jak na... Jak nie, na damage peta. Dość porządny. No jedynie ten damage odstaje z bliska, tak, bo ten pet nie wiem czy mu rośnie w ogóle zręczność, bo na te moby. Co tu są, to bardzo, ale to bardzo niską celność ma. Tak jakby w ogóle mu zręczność nie rosła, tylko to co z levelu. No teraz na szpilce ma 84, 85 i 74 z bliska. Przy no zmianie. Ale przy zmianie. Ataków też dość sporo. No, dało około 5 chyba. No to jest akurat taktyka jest bezsensowna, ale no już można uznać, że zmienił defa i zbił z bliska, tak? No niby tak. Można to zaliczyć na plus, na tej instancji, na tym mobie, na tym bosie.
pod tym kątem. Obyśmy my nie padli, Bo na bo mnie czempach to to. ładnie ściekali. Tak, na czempach to jest bardziej basteja użyteczna, gdyż no właśnie. No, żeby nie padł, Żeby wiadomo. nie zdejmował defa, bo on czasem właśnie uwielbia to zrobić. Żeby jeszcze PA działało od Shida, żeby się defował, a nie tylko w atak, bo jak wiadomo, punkty akcji rzucane przeze mnie zwiększają tylko pulę ataków i rozdawania punktów akcji w poszczególne właśnie poszczególne akcje, w sensie, że 1-2 PA na przykład w atak zamiast jednego, tak? No tak, wiadomo. Że rozdziela PA tylko w atak zamiast w obronę, o to chodzi. Jeżeli było oczywiście w obronę, no to jak najbardziej. Jak najbardziej. No ale tak, no ale na ten jak moment, co? Ja to tak zauważyłem, że to z reguły ta tendencja do odkrywania tego defa to jest na takich z dużą różnicą levelową. Jeżeli większą różnicę levelową ma pet w stosunku do mobka, to wtedy właśnie on pet właśnie tak bardziej odsłania. Odpuszcza tak jakby, no. Tak. Ale ogólnie też tak im dłużej walka trwa. Im dłużej walka trwa. Potrafią. Tak. Jeszcze jest kwestia ataków grupowych, tak jak na przykład smok, lodowy smok V2. A, te to pety tak. Tak jakby miały jakiegoś buga, nie wiem, że po prostu dostaje z bliska, a ten atak jest po prostu wizualnie tylko z bliska, jest na przykład z dystansu albo na odwrót, tak? I ten pet tak jakby no, nie wiedział, że dostaje z bliska, nie wiem jak to działa, ale odsłania się 100% na przykład na inną strefę, mimo że dostanie z dystansu. O to chodzi na przykład. Ja, to też ja jest wiem, bardzo dziwne. O co chodzi, ale też to zauważyłem, ale bardzo właśnie dziwne to jest. Też dokładnie nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Że tak się dzieje. 9. runda. 2 razy szpilka, lalka. Takie taktyki, wiadomo. Taktyki takie. No ale jak typowe. Na Husaryjonie, no to powinien, tych powinien więcej działać. Jest malutko, co nie? W przypadku na przykład Ery albo Tona, to taki Husarion, to po prostu. Zamiot totalnie tego smoka, ale no wiadomo, no. Nie ma czego wymagać od peta debufującego, jakim jest to 100% właśnie dał. No i widać. Już 10. runda i. No i już odsłania tego defa. Odsłania defa. Dureń. Bo inaczej się tego nazwać nie da. No. Nie wiem, być może to też trochę wina Husarionu. Może to. Cały czas atakuje z bliska. To jest tak irytujące, że po prostu no, nie mam słów po prostu tego peta. No, jak mówiłem już, no, nie ma lepszego na ten moment peta, który pomoże w mojej koncepcji budowania gry. Więc wybrałem akurat tego. No, znowu 100% z bliska, tak? No, to była tak z bliska raczej. Żeby to nie padł zaraz, bo wszystko jest możliwe, tak? No, to będzie siara. To by było troszeczkę przegięcie. Będziemy musieli zmienić nazwę filmiku na kasowanie peta. Kasowanie peta, tak. Pięć cieni? O, pięć cieni da teraz, tak? No i powinien to teraz wykończyć. No, teraz już go dobiję. Szpilka. Szpilka i pewnie z bliska będzie. 100% kolejne. No jest bliska. Raz, dwa. Drugi smok też odpuści pod koniec. Pusto. 33 453 damage'u. 3957 otrzymanych. Oczywiście to nie działa tak jak powinno. Niewiele razy to słyszałem. No i tak też jest. No ale w tym przypadku akurat powinno być wszystko jak należy. Na koniec bonusik będzie w postaci. Co bonus? Jak Wasz plus 15, wybijanie, tak, próby, no. Trzymałościowe. Zobaczcie, jak się farci. Nie, to jak, no i tak, można to tak nazwać. Wiadomo.
No ale myślę, że Nie, na szczęście nowicjusza. będzie co popatrzeć, na co popatrzeć. Przy okazji gronostaj na 10 wbity. Reszta itemów nawet nie będę pokazywał, bo to jest... Nie ma sensu Żal. pokazywać. Wszystko praktycznie popalone. No to co? Zapraszamy do końca obejrzeć ulepszanie. No i co? Do następnego. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, subujcie. Tak, piszcie, co byście chcieli zobaczyć, jakie filmiki. W następnym Co mamy materiale. Zrobić? No jeszcze na pewno pokażemy, będą dwa filmiki z tymi petami, z którymi nie było. Tak jest. Czyli ja pokażę Tona i Motyla. No, a później no. Zobaczymy. A później może Watacha na Watachę. Tak jak to było już zamierzone tak naprawdę tak, 3 miesiące temu. Od dawna było w planie. No to co? No na razie. Kończymy. Cześć, do następnego.